I yo, what's up, streamer Claire Games i witam was w kolejnym filmie na kanale. W tym przypadku klasyczne zombies, Mop of the Dead, The Bridge Survival, czy też... O Boże, te dźwięki, czy też Most Przetrwanych. Jest to kolejna mapa zombies, którą chciałem od dawna obczaić i proszę bardzo, mamy to. Mamy to, jesteśmy na moście, San Francisco, obok Alcatraz, mamy Paka Punch, klasyczny. Klasyczne zombies, czerwone owczy, także będzie ekscytująco. O, jak przyjemnie jest strzelić w nogi zombiakom, żeby otrzymać więcej punktów, oczywiście z M1911. Nie ma nic przyjemniejszego niż runda pierwsza oraz farmienie punktów. Dobra, lecimy z tym koksem. Ogólnie jest to mapa survivalowa, więc jest bardzo mała, ma powiedzmy tylko perki, mamy Paka Puncha, mamy powiedzmy skrzynkę oczywiście estetycznie z Mop of the Dead, także wyśmienicie to wygląda na razie, naprawdę pięknie. I też mamy easter egga, którego właśnie słyszymy. Jak się słuchacie, to mamy taki dźwięk. O, mamy. To jest pierwszy z trzech czach i jak mamy taki dźwięk, musimy kliknąć, aby ten dźwięk przestał być jakby puszczany. Dzięki temu jest to pierwsza czacha z trzech, aby aktywować easter egg. Okej, tu też mamy czachę. W ogóle patrzcie, mamy nawet stół. Potrzebne dodatkowe części. Mam to starcza. Okej, ale nie wypadałoby już, wiadomo, zalosować, tak? Pierwszy tutaj raz. Pierwsza kasa na hazard leci. Tego mnie zombie stałczyło. Give me the blunder gun. Raygun Mark Batam jest S12. Kto pamięta ten shotgun? Black Ops 2 Multi. Kto pamięta to? Zombie niezbyt zapamiętywalny, ale Ten dźwięk S12. Kto pamięta ten piękny nasz shotgun? Bam, bam, bam. Zarąbisty dźwięk. Kocham tą broń. To mamy także no one escape alive, czyli nikt nie wyjdziesz stąd żywy, co nie? No one escape alive. Oła, bo zaraz mnie zabiją właśnie, nie będę żywy. W ogóle gdzie tu jest quick revive? Ogólnie słyszę kolejną czachę. Problem jest taki, że tu jest, że jak aktywujemy trzecią czachę, odpali się muzyka. Problem jest taki, że tutaj twórcy mapy powiedzieli, że to jest copyright song, czyli to jest muzyka, która jest chroniona prawami autorskimi, z czego niezbyt chcę to odpalać. Przynajmniej dla siebie odpalę, nie mogę wtedy tego pokazać w filmie, tego dźwięku całego, bo dosłownie tu jest czacha ostatnia, ale jaja. Czyli tu jest pierwsza jak coś, tu jest druga i tam jest ostatnia. Tak, jest to oczywiście most, gdzie oryginalnie na Mop of the Dead do niego się jakby rozbija się lecąc samolotem. Co sobie grali Mop of the Dead, DLC 2, Black Ops 2. Wiesz, tak, jest to przerobione taki survival. W ogóle, what the hell, gdzie są perki? Zaraz pewnie zakładam, przyjdzie Bluetooth. Jak pamiętacie, dawno temu graliśmy Mop of the Dead Roof Survival, czyli powiedzmy przetrwanie na dachu. Tak, teraz gramy. O, tu jest quick revive, no tak. A, mamy kasę, nice. Jak się fajnie świeci, jak. Oła, wiesz. Nie! Pij tego quicka szybciej, żebyś zginął. Nie, najgorsze, jakbym zginął pijąc quicka i jakby on by nawet się nie aktywował, bo go nie miałem. Okej, jak dropy. Wait, what? Jeszcze zombiak zrobił ragdolla, widzicie? Cofnijcie sobie nagranie, jak chcecie. Okej. Trzy dropy wyleciały z dwóch zombiaków. Maksamo z pierwszego. I jakby double points, a potem instakill. Ale moi drodzy, nie ma lepszego duo na tym świecie. Nazwijcie lepsze, czyli instakill oraz double points, czyli 260 punktów za jednego zombiaka z noża, ponieważ 130 na podwójnym jest to tutaj. What the hell, te zębaki jakieś takie robią action roll, wiecie, takie akcyjne rolowanie się po ziemi. Nie kumam, ale jakby come on, jest sobie takie śperki jeszcze poza quick revive'em, bo to jakby wiem, że to jest survival, tak, to jest przetrwanie, ale no okej, jest tutaj AK. Okej. AK, 74U, klasyk, tylko Boże, ta muza, ta atmosfera, te dźwięki. A, ten tutaj błyski. O, mistrzowska mapa. Nie mogę się doczekać, jak będziemy grali Mop of the Dead w 2024. Black Ops 2 easter eggi, tak jest, będziemy robili ogromną serię Black Ops, ogólnie easter eggi, wszystkie treyarchy, czyli od Black Opsa 1 do Black Opsa 4. Naszej oryginalnej, powiedzmy klasycznego gameplayu zombies. Będziemy robili wszystkie easter eggi. Postaram się też ogarnąć easter eggi, które są normalnie niemożliwe do zrobienia w solo, tak? Trzeba mieć znajomych w koopie. My będziemy robili wszystkie solo za pomocą moda, z czego nie wszystkie się uda. Więc myślę, że tu Black Ops 2 byłoby najtrudniej zmodować, jeśli chodzi o easter eggi takie jak Burrit czy Die Rise. Ale generalnie nie ma jak to walić całą hordę full auto i one giną. One giną, nie trzeba się walić jakimiś kluczami eterycznymi, jak to. Okej, tego tu wcześniej nie było. Okej.
Widzę, że tutaj double tap rugby share, moi drodzy. Widzę, że tutaj kabum lecimy, tak, oczywiście, że kabum lecimy, no kabum. Widzę, że tu perki się pojawiają losowo. Wiecie co, co rundę? Jak słuchacie się, eteryczny taki dźwięk, root beer, shul, oczywiście, double tap. Moi drodzy, ten perk już nie jest z nami od ilu? No jak sobie pomyślimy od Treyarch Wise, czyli od strony Treyarch, to mamy już ile lat bez tego perka? 9? 9 lat? A jeżeli policzymy Infinite Warfare, bo tam był pseudo double tap, tylko tak się nie nazywał, tylko powiedzmy zastępował ten perk, no to będzie... A nie, sorry, jeszcze w 2017 WW2 był double tap, tylko że nazywał się jakoś inaczej tam po niemiecku. To mamy, no, około od 2017 WW2 wyszło, no to mamy 7 lat od double tapa, a oficjalnie 9. Tak jest. Czemu zasłużył ten perk tak? Czemu zasłużył? Czemu zasłużył ten perk tak? Oh shit, gdzie ja się wpakowałem, panie? Dobra, boom, i mamy normalnie tutaj death machine. Wiecie, wy w MWZ już bym nie żył. Zanim jakby tak szybko biegł, już bym nie żył. Już bym nie żył dosłownie, tak by szybko mnie ścisnęli. Każdy wyciął, można ominąć, nie? Black Ops powiedzmy 1, 2, nie? I 3 to takie najbliższe sobie korzenie, można powiedzieć, co nie? Wiadomo, Black Ops 1 prowadził innowacje i starego w tak dalej map. Black Ops 2 wszystko usprawnił, a Black Ops 3 wszystko z perfekcji, no... po prostu zrobił wszystko perfekcyjnie, tak? Więc no, generalnie... Ogólnie ten, spakabyczowałbym to broń, ponieważ kto nie lubi ulepszonego Mustaki sali. Problem jest taki, że nie ma PhD, więc prawdopodobnie bym się tym zabił. Też się boję, że zaraz Brutus przyjdzie. Jest runda szósta, klasyczna oczywiście runda, tymi takimi kreskami zaznaczona w lewym dolnym, jak ktoś chciałby widzieć. Więc no, generalnie nic tutaj ciekawego na tej mapie nie ma. Okej, widzę, że tu jest jakaś blokada. Ta paleta blokuje. Chyba, że są jakieś ukryte easter eggi, z czego postaram się je znaleźć, jeżeli są. Na razie zauważyłem, że mamy betoniarkę tam i tutaj. Ciekawe, co to oznacza. Nie mam pojęcia. Jakby tyle, że ten most był podczas konstrukcji. A jak to widać? A tyle wiemy. Więc nie wiem, może dlatego są betoniarki, makler, ogarnij się. Chyba po to są betoniarki, żeby kłaść mosty, tak? Betonem. Tak? Kurde, jaka tęskniłem za klasycznym zombies. Dawno nie grałem, ogólnie zaczniemy od Black Ops 1 z easter eggami. Będziemy cisnęli poprzez Black Ops 2, 3 i 4. Będzie ciekawie, będzie myślę bardzo interesujące, szczególnie, że easter eggi niektóre nie robiłem dosłownie pół dekady, niektóre easter eggi nie robiłem. Nie wiadomo, zwiększać zombie staram się powracać co roku, co dwa i robić te easter eggi, robić te wszystkie całe zawartości, chociażby nie nawet główne easter eggi, tylko tutaj poboczne, tak? Ale generalnie tęskniłem za starymi zombiekami i w sumie nie mogę się doczekać, ponieważ pod koniec tego roku w październiku będzie oczywiście oficjalna gra Black Ops, gdzie będziemy mieli klasyczne, podobno dwie mapy na premierę, klasyczne zombies, także moi drodzy, wypada zalosować, runda siódma, klasyczny dźwięk, u małpy tam widziałem i Reagana. Okej, PDFW57. No weźmy to, bo to mogę zawsze ze ściany kupić. Kto pamięta tą klasyczną broń? Come on. Kto pamięta te piękne SMG? Brrr. Kozak, nie? Kozak. Kozak ta broń jest. Bardzo, bardzo tutaj taka najlepsza na burycie, jak się robi ostatni krok na easterego, co nie? Ponieważ trzeba bardzo dużo trafiać w cel. Ale moi drodzy, zrobimy to co nie chcę. Czyli dosłownie spakapunchujemy, kto w ogóle pamięta klasyczną animację pakapunchowania. A nie jakieś menusy. Wow, skiny ma, wow. Tylko muszę was, żeby tam się nie zabić. O, Jagger. Kurde, nie stać mnie. To jest jakaś część, what? Tam się zrespiła jakaś część i Jagger. Widzieliście? Zaraz zobaczymy. Ale patrzcie te kamo, nie? Jest w ogóle inspekcja? Nie wiem, ale mamy Mustang i sali, proszę bardzo. Armata. Jakby czemu Colt w MWZ, ten z MW2, który się ulepsza, nie wygląda tak, jakby, że wiecie, wali dosłownie jak RLG. Czy jak dosłownie wyrzutnia ma rakiet. Ale come on, ty, tu jest Jagger, what the hell? Te perki się same pojawiają z siebie, ale fajne to jest, fajne. Przychodzą z Etheru, nie? To my też jakąś część. O jest, patrzcie, część, tarczy. Ale zaraz zajebiście, boom. Dobra. Nice. Okej, runda ósma, boję się trochę. Tak, czyli jeszcze jak zajmiemy dwie części, to będziemy mieli trzy, zrobimy tutaj normalnie tego, zrobimy tarczę, będziemy odporni na plecy. Kurde, tu elektryczność widzę leci z tego kabla, ale wow, tutaj jakby ile poszło to serca, nie? Kreatorem jest Hobbs, więc zapraszam. Postaram się umieścić link w opisie, generalnie, do opisu, jeżeli ktoś by chciał sobie zagrać. Mapa jest oczywiście 100% za darmo, żeby nie było takie za darmo. Komedia, nie? Komedia, wiem. A generalnie jest to taki pseudo survival.
sobie weźmiemy tutaj kabo, bo czemu nie? I zalosujemy drugi raz. Ale te kamo, zakładam, że są różne inne jakby kamo. Ja akurat dostałem te fioletowe. M14. Nope. Nope. Nie, nie. Albo dobra, albo dobra. Dla beki, bo to nie słyszałem tej broni. Dajcie znać, czy jesteście w sumie gangiem Olimpia, czy gangiem M14. Jedyny poprawny gang, moi drodzy, jest to M14. Upanie, double points, no i zarąbiliście. Double points na początku rundy zawsze przyjmę. Pytanie jeszcze, jakie perki się zrespił? No to zrespił się na pewno speedcola, co nie? Tak, zrespił się jeszcze speedcola. Pytanie, czy coś jeszcze będzie? Raczej nie, bo to jest survival, więc tylko są cztery najmocniejsze perki ever. Najbardziej ikoniczne cztery perki ever w zombies. Nie ma jakby bardziej ikonicznych. Nie ma jak to czekać tutaj na double points, aż wiadomo, finalnie się pojawi. Wiecie, wiadomo, aż się pojawią zębaki. Ale wow, jak M13, wiadomo, mamy double tapa, co nie? Obviously. Jest silne, co nie? Ale panie, nie dziękuję, nie dziękuję. Daj mi kolejną broń szybko. Zombiaki mnie gonią. Dobra, uuu, panie, klasyk. Galil, klasyk. Najmocniejszy karabin w grze. Black Ops 1, Black Ops 2, kto pamięta? Black Ops 3, Black Ops tutaj 4 też miał, nie? Galila. Cold War w sumie też, ale to taki oszukany, strasznie w ogóle. W sumie takie dwie wersje, był Fara i potem Galil naprawdę jakby dodali. Mimo tego, klasyk. Klasyk, ten ikoniczny Lee Road. Tylko to, że nie ma inspekcji, przynajmniej nie wydaje mi się, że jakby jest. Jakby nie wiem jak już, może jest, tylko nie wiem jak aktywować. Nie mam pojęcia, jakby żadnym przyciskiem nie działa. Więc ale ogólnie interfejs mam taki, wiadomo, klasyczny Black Ops 2, tak? Jak zresztą widać, granaty, wszystko, nie? Perki, rundy, także kabum. Oh shit! Kogo ja słyszę? Najlepszego prawie bossa ever, prawie, bo najlepszy jest Panzer moim zdaniem, ale kurde, co za... Co za pan Brutus przed nas odwiedzić. Oj, panie Brutusie, nawet nie chcę brać tego kabuła, żeby nie było za łatwo. Panie Brutusie, dzień dobry. Co ma tu, perki przy tym mnie zablokować? No nie wierzę. Nie wierzę w pana Brutusa. Uuu, double points, panie, Mustang i Sally. Lecimy z tym koksem. Gdzie ten Brutus? Kurde, z drugiej strony mnie bierzesz? Z drugiej flanki? No to niezły. O, panie, easy. Pewnie go bardzo zraniłem Mustangiem i Sally. Ale zawsze lubię, jak on coś mówi, nie? Jak się go zabija, on coś mówi. I will return, czy też powrócę po polsku. I tak dalej. Kozak, nie kozak. A tego kompletnie nie potrzebuję. Bo to jest dosłownie zarąbista broń. Jakby w sensie, ty mamy zarąbista broń, w ogóle mogę ulepszyć, by the way, zobaczmy jakie kamo będzie. No. Pack a punch. Lamentation oczywiście, laminacja. Jakoś tak, i mamy... Mamy tutaj normalnie, wow, zielone kamo. To są te kamo, co było one on 5, nie? 115 kamo, tak się jakoś nazywa? Ciekawe, kiedy się kolejny perek zrespi, jakby kolejna część... O! Ty jest, patrzcie! Mam! Ale ta broń głośna jest. Mam, drugą część dotarczy. Pytanie, czy już to wystarczy? Raczej wątpię, nie? Okej, nie, dobra. Jedna część jak coś była tam, druga jest tu. Gdzie jest trzecia? Ty, wait. Co ja widzę? PhD! Ja co robicie? PhD, dawaj to szybko. Oh shit, bo zginę od wybuchów. Oh shit. Oh no. Panie, klasyczny klacz, normalnie zombies. Kupuj ten perk normalnie szybko, panie. PhD, hej, to szybko, fioletowe gówno. Oh, let's go. Mamy to. Teraz jesteśmy dosyć odporni na wybuchy. Jesteśmy odporni na wybuchy, let's go. I pytanie, gdzie jest ostatnia część dotarczy. To była jedna, tu raczej drugiej nie będzie. Ciekawe, czy to można użyć, raczej nie, bo tu oryginalnie to się używa te krzesła elektryczne, aby powrócić do Alcatraz. O! Jest! Mam ostatnią część. Zdobyłem do tarczy, nie? Zakładam, to jest. Takie, o nie, wow, zdobyłem trzy i nadal nie mam wszystkich. Poniosłem tą, nie? Tej nie poniosłem. Okej, teraz podniosłem, what the hell? Chciałem, że podniosłem. A to jest tak OP normalnie, Black Ops 1. Black Ops 2 miał, bo what the hell, Maxama? Black Ops 2 miał, bo Black Ops 2 nie miał PhD. I śmieszne to jest, że dodali dopiero Black Ops 2 w ostatniej mapie. Dopiero dodali w ogóle PhD. Na mapie Origins, najlepiej mapie ever. Najlepszej w ogóle ever w historii zombies. Dodali PhD, co jest zabawne, ale dodali nie Colta,
jako broń startowa, a Mausera. I ten Mauser tak jakby nie miał takiej wiadomo możliwości jak ta broń, czyli nie strzelał takimi wybuchowymi pociskami, a strzelał takimi laserami, które i tak wam nie zadawały obrażeń od wybuchu. Więc no, komedia, nie dodali PhD na najbardziej niepotrzebnej mapie ever, bo masz stafy, masz wonderpony i masz kurde pieprzony Mauser, co nie? I Raygana Mark II. Więc to taka komedia trochę była. Jakby rozumiem czemu, bo chcieli, żeby o, najlepsza mapa ever, no i jest, nie, najlepsza mapa ever do dziś, według, we wszystkich dosłownie, każdego kogo spytasz powie ci Origins, co nie? Więc no, jakby to jest racjonalne, bo dosłownie fabuła, narracja, easter egg i wszystko, nie, jakby nie ma wyższego poziomu, jakby zombies, nie, obviously. No i mamy także oczywiście Origins Remaster, który wygląda pięknie. Uuu, widzieliśmy jak Speedcola spadło z nieba, ZR-u, fajnie, fajnie, a dziękuję Speedcolo, dziękuję. Czy może mieć, może, nice, nie ma limitu perków. Mamy 5 perków, to ciekawe jeszcze, nie mogę się doczekać jakie kolejne perki zlecą, już mamy 5, tak, tarcza jest w ogóle piękna, broni nas oczywiście od przodu, jak i od tyłu możemy sobie stać, wiadomo, biegamy, nie otrzymujemy zbytnio obrażeń, co nie, potem jesteśmy na 5 strzałów, ale starczą na więcej, jak wiemy jak grać, co nie, to właśnie lubiłem zawsze od Black Opsie 3 i 4, ten gameplay został bardzo zmieniony, Black Ops 4 to trochę była ogromna przesada, dlatego że gameplay Black Ops 4 był gorszy, obviously. Ale wciąż, kocham rzeczy, które można było budować. Wiadomo, to wszystko w trójkąt kluczu Transit, czyli najbardziej ambicyjna mapa, która podążała wyzwaniom i no i nie udało się, no wiadomo, Transit. Więc jeżeli doczekamy się Transita Remaster, no to będzie myślę, że już niedługo, ponieważ Black Ops 2 na horyzoncie remaster oficjalny 2024-2025, więc no, nie mogę się doczekać. Zakładam, że jeszcze może Murkik spaść, jeśli chodzi o perki. Tak, Murkik by mógł spaść, no. Murkik by mógł spaść, bo... Bo czemu nie? Co tu jeszcze, jakie perki by mogły spaść? Wino wdowy być może. No, tu jest sporo perków by mogło jeszcze spaść, nie? Ale zaraz zobaczymy. One widzę tak co kilka rund spadają, nie? Z nieba. Tu pewnie jakiś jeszcze perk może być. Na razie nic nie ma. Dosłownie na razie jest easy mod, dosłownie zombaki giną na strzała, nie? Ja mam najlepszą broń w grze w ogóle. Jedyne wiadomo, co mi się może skończyć, amunicja. Nie ma tak jak w nowych kodach, a pójdę sobie kupić amunicję, normalnie będzie zajebiście. Nie, trzeba oszczędzać amunicję, tak? Trainować zombiaczki powoli, unikać. Tak, to wiadomo, klasyczny taki gameplay jest survivalowy, typu Black Ops 1 World at War, co nie? Czyli mamy dosłownie skrzynkę, perki i nawalacz, co nie? I no wiadomo, najlepiej takie mapy się gra ze znajomymi, nie samemu. Wtedy masz większy fan, że kampicie, razem przetrwacie. Jedna osoba chroni, druga musi przeładować i tak dalej, co nie? Wiecie o co chodzi, klasyczny, ja nie wiem, chociażby Black Ops 2 Town. Kto grał, to wie. Jak widać, te bronie na razie na tą rundę są OP. Mamy packa na start, więc no. Ogólnie rooftop nie jest taki aż zły, bo wiadomo, jest tutaj bardzo dużo miejsca do biegania, co nie? Więc nawet fajnie się gra. Runda 16, więc na razie bardzo szybko idziemy. Zobaczymy jeszcze jakie perki walną. Ja też pod koniec postaram się tego easter egga aktywować, ale zbytnio będę musiał to wyciąć, jeżeli będzie copyrighted, a podobno jest. Czy ja słyszę Electric Cherry? Od Quick Revive'a? Okej. Okay. Bo wiecie, Electric Cherry nigdy nie miał swojego songa, nie? Nigdy nie miał swojej jakby piosenki. Każdy perk jakby ma swoją piosenkę, jakby to się, ktoś nie wiedział. Jak się kupuje, zawsze jest piosenka. I jedyny perk jaki nie miał, to był Mob of the Dead. Jak wyszedła mapa Mob of the Dead. Taki trochę backstory dla was, dla tych, którzy nie grali. Jak wyszedł mapa Black Ops 2, Mob of the Dead DLC 2. Jakoś w kwietniu w 2013. To wyszedł nowy perk, był to Electric Cherry, do dziś najbardziej taki fanowski perk ever, który ratuje cię, jak ty przeładowujesz broń. Zombiaki powiedzmy są powstrzymywane przed atakiem, co nie? I tym bardziej wypróżnisz swoją broń, tym bardziej mocniejszy będzie ten atak i na niskich rundach nawet zabija te zombie podczas jakby przeładowania. Co jest ciekawe, ten perk nie miał jakby żadnej piosenki. Jedyna piosenka jaką słyszeliśmy, a raczej dźwięki były to takie właśnie dzwony, które przed chwilą słyszeliśmy. Ale już nie słychać, nieważne. I ogólnie w pikach w grze ten dźwięk był, ale nigdy go jakby nie wydali, co nie oficjalnie. Czyli perk był dosłownie bezdźwięczny. Jedyny perk w historii zombie, który był dosłownie bez dźwięku. To jest trochę śmieszne. Nieważne, gdzie jest w ogóle Maxamo? Bo niedawno miałem dosłownie deszcz Maxamów. Dosłownie huragan Maxamów. A teraz nie ma ani jednego Maxama, mi się kończyła dosłownie amunicja, nie? Mustang Hisali normalnie tutaj sam się nie uzupełni. W sumie kusi mnie, żeby mam dwie dobre bardzo bronie, ale kurde. Chcę eksplorować, zobaczyć jakie bronie. Chcę Mark II, chcę zobaczyć Blunder Gata, RPG. Okej, AK muszę wziąć. AK? Come on. Come on, kto nie lubi AK? Come on. Tam broń pierwszy raz była chyba na Mob of the Dead, nie? Więc idealnie. O panie, Executioner. Execution. Bardzo mi to przypomina oczywiście Mozu, bo Mozu też było OP przed nerfem w Black Ops 4. To sobie ściągało na hita. Zawsze, na każdej rundzie, na w głowę.
Znowu ta broń. Ja chcę nowe gro. Ja chcę zobaczyć, co tu masz do zaoferowania. Generalnie graliśmy kiedyś, jak już mówiłem wcześniej, rooftop. Tak? O panie. Nie mówię, DSR-50. Kto pamięta? Wciąż wszyscy są, kurde. O, się tarcza mi walnęła. Tarcza mi się skończyła. Wszyscy wciąż są źli, że znerfili DSR-50. Wszyscy są wciąż źli na Wonderhara. Oh shit. Za Black Ops 2. Czemu oni tą snajpę znerfili, nie? Każdy do dziś. Czemu? Black Ops 2 multi. Do dziś są memy, nie? Że czemu ludzie tą... czemu dyrektor multiplayer znerfił tą snajperkę? Masakra, tak pięknie się z niej strzelało. O panie. Kto pamięta klipy? Oh shit. Dlatego musaki zali jest najlepsze. Dosłownie... Oczknęłeś? Nic z tego. Bum, bum, bum. Wszystkie zębaki nie żyją, tak? Także tak to wygląda. Ulej, kurde, ile dropów. Albo dostaję 0 dropów, albo wszystkie naraz. Komedia, nie? Komedia. O! Mewkick! Let's go! Let's go, dobra. MP5, dobra, kupimy Mewkicka, let's go. Boom. Teraz to będzie moja trzecia broń, jaką kupię. Fajnie, mam już, kurde, 6 perków, zarąbiście, zarąbiście. Lubię tej w ogóle ikonki Black Ops 2. Uuu, panie. KSG. Czemu w ogóle zielone jest, jakby obok mojej amunicji? Pod moimi punktami jest KSG z zieloną czcionką. Okej, okay. Ale jest OP. Dosłownie, po co mi insta-kill? Jakie mam insta-killa w ręku? To nie ma nawet paka puncha, nie? Zapomniałem, jak ta broń się nazywa ulepszona. Ale aż to sprawdzę, nie? Ale OP, OP broń. Trochę ma długi reload, ale jest OP, naprawdę. Boom. U, panie, niebieski. Mist Maker. Mist Maker. I mamy w ogóle dodatki nałożone, fajnie. To lubiłem w Black Ops 2, że jak ulepszałeś broń, to jakby dawało ci dodatki, to nie? To było fajne. To było fajne. Ok, boom, let's go. Mist Maker. I te camo normalnie. 115, niebieskie, zielone, różowe. Kozak. Zobaczymy F5. Taka punch. Tak, MP115 Collider. Tak, to pamiętam. Przypomniało mi się właśnie. Kozak. Kozak, bardzo mobilna broń. KSG? Niezbyt mobilna, ale bardzo mocna. Także no. Runda 18. Czy jakieś jeszcze perki zlecą? Mam nadzieję. Na razie mamy 6. Zobaczymy. Tego na pewno nie wywalę, to jest OP broń. Chciałbym zobaczyć wszystkie inne broń, tylko nie mam na razie jakby nawet punktów. Pamiętacie w ogóle kiedyś, jak ludzie robili Pack a Punch Challenge, czyli dosłownie grasz mapę i twoim celem jest wylosowanie wszystkich broni ze skrzynki i ich ulepszenie. I niektóre bronie miały, niektóre mapy miały powiedzmy 20 broni, niektóre 25, niektóre 30 parę, niektóre po 40 broni jakby w skrzynce. To zawsze było najtrudniejszy challenge ever, gdzie musiałeś wylosować każdą broń i ulepszyć, nie? I czasem to trwało aż 50 rund. I robili ludzie. Ja na niektórych mapach zrobiłem, ale na niektórych dosłownie nie potrafiłem przetrwać tak długo. Ponieważ to było tak trudne, co nie? Więc no, ale pamiętam, jak kiedyś robili ludzie te challenge'y i było naprawdę fan. To były piękne, złote czasy, oczywiście zombie społeczności, ale no. Robi robotę. Szkoda, że tak mały magazynek, ale wciąż robi robotę. Zwykle się mówi, że MP5 jest point maker, nie? Czyli dosłownie tworzycielem punktów. Tak szybko dosłownie się zbiera punkty z tego. Także no. No to oczywiście nie ma jak to. Dobry Death Machine, co nie? Klasyczny. Bo mi nie ma runda 20. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Co my tu jeszcze mamy? Okej, to już było, to tego nie chcemy. Pytanie, czy jakieś tutaj perki spadły. Tu nie ma nic, tu było już PhD. Mamy Jaggera. Okej. No na razie nic. Oh shit, Brutus! Tylko nie ty. Tylko nie ty. Kurde, pan Brutus idzie. Aaaa, Libby Reborn! No powiedz coś, Brutus, tylko nie blokuj mi perków. Nie blokuj mi perków, ani paka puncha. No w ogóle może? Chyba może, bo biegnie. Zobaczmy. Zablokuj mi Mewkicka, zobaczmy, czy się uda. Oh shit, bo zaraz sam się zablokuje. Lubię, jak się zawsze cały ekran trzęsie, jako biegnie, nie? Masakra. A, ma nawet ten szok elektryczny z tego. Fajnie, fajnie. Czyli ma te ataki. Oh shit. Ja nie blokuj mnie, zombiaczku. Aaa! Goni mnie horda zombie. Zobaczmy, czy ty możesz, panie Brutusie, zablokować? Nie, nie może. Okej, to w sumie dobrze. Bo on zawsze blokował perki i załóżmy, umarłeś, nie? Chciałeś kupić perk? Nie mogłeś, nie musiałeś pierwszy odblokować za na przykład dwa. Oh shit. No gdyby nie, ta broń już bym nie żył prawdopodobnie. Zombiaki mnie zablokowały.
Brutus, żegnamy się. Przywitaj się z moim Mistmakerem. KSG. Gdzie on jest? Panie Brutusie. I will be back! Kurde, kozak, jakby... I fabuła o tej postaci i wszystko, nie? Jego dialogi. Jeszcze powrócę. The cycle will be continue. O, panie Pyton! Kto pamięta Pytonika? Ja zawsze, wiadomo, mozu był, ten, nie mozu, tylko Executioner był lepszy. Ale ja zawsze byłem takim fanem Black Ops 2 Pytonikiem, nie wiem czemu, nie pytajcie mnie. Towny czy coś, Transit. Zawsze lubiłem Pytonika, naprawdę. O, nie zabija nas strzała. Okej, pora go tutaj spakapanczować. Jak zębaki mi oczywiście pozwala. Oh shit. Tarcza mi walnęła. O nie, nie żyje. Nie. Ciekawe co teraz się stanie, bo to była moja trzecia broń, co nie? Zobaczmy co się stanie. Dawaj, rani mój mnie szybciej, bo muszę broń wyciągnąć. Okej. Dawaj mi to kobrę. Aaaa! Okej, nie! Mój Mustang i Sally znik. Ale jak? Czy to była moja broń główna? No nie, no teraz to już przewalone. Nie mam nic, dobra. Mam 6K, dobra. Muszę kupić jak najszybciej Quick Revive'a, Jaggera i PhD. Ale mnie kurde, zapomniałem. Wiecie co? Lata zombies mi przyzwyczaiło. Jak tu są zombie, nie żyje. Lata zombies mi przyzwyczaiło, że nie ma animacji pakapanczowania. A jest! A jest! Lubię w ogóle tą nazwę tej broni. Mamy pytona, tak? Pyton, czyli wąż pyton. Mamy kobrę. Kobra wąż, co nie? To jest takie też fajne nawiązanie. Ale proszę bardzo, mamy pytonika. Mamy, ała, pytonika. Ja zginęłem, bo nie miałem tarczy, to jest raz. Druga rzecz, że zapomniałem, że jest animacja pakapanczowania. Dosłownie zombies nowe mnie zniszczyło. Zawsze jak się pakapanczuje, trzeba mieć bezpieczną jakby drogę. Ponieważ masz jakby tą animację pakapanczowania. Z czego ma powrócić w tym roku w nowej grze Black Ops, Black Ops Golfor. Także super cool, jestem podekscytowany, jeśli chodzi o tą animację. Moim zdaniem, żeby tutaj ludzie nie narzekali, że ona jest, albo że jej nie ma, to powinien zrobić tak, że ustawienie w opcjach, tak? Czy chcesz animację, czy nie chcesz tej animacji, nie? Te całe menu przy stołach, przy tych wszystkich menusach, w ogóle menusy przy jakimś kupowaniu rzeczy, to jest w ogóle bezsens moim zdaniem, tak? To jest straszne, moim zdaniem takiego czegoś nie powinno być, jak jakieś menusy w zombie podczas gry, bo to jest moim zdaniem bez sensu. Tak niżej musimy coś się w ogóle pozbierać. Także dziękuję za speedcole, boom. Damy radę na luzie. Boom. Zobaczmy co jest w sumie ze skrzynki możemy wylosować. Mam w sumie takie bronie, które są... No dwa mało mobilne. Ała, zobaczmy. Nie dziękuję. Najperka w zombie zawsze była mech. Najlepsza była w multi obviously. Ale niezbytnio w zombie, co nie? Wiecie co ja potrzebuję do mojego pięknego życia? Double tapa. To jest, double tapa potrzebuję, jak najbardziej. Pyk. Teraz można gotować, panie, teraz to jest damage podwójny, to easy. Kola, czy przeładowanie, podwójny damage, proszę bardzo. Co robi Pyton z całą hordą? Pyton, sorry, kobra. Uderzenie kobry. Kabum. Dobra, pozbieraliśmy się na luzie, easy peasy. Dawaj mi tutaj normalnie. Uzi, okej. Okej, przyjmę. Przyjmę jak najbardziej. Uzi kozak. To jest też fajne, bardzo. Klasyczne. Widzę jakieś te blokują nas palety czasem. No, będę musiał to naprawić, bo to jest trochę irytujące i w sumie dosyć ważny błąd. Jak się nie da przebiec przez hordę zombie. Dobra, koniec zabawy, koniec instakilla. Chciałem tą broń ulepszyć. Dosłownie to jest point maker niż bardziej zabijacz zombie. Coś tam daje radę, nie? W końcu runda 20, co nie? O, ten dźwięk. Prrr. Panie, ile dropów. Czemu jakby nie ma, że tych dropów nagle wszystkie trzy naraz? Tego nie rozumiem najbardziej. Mam bekę z tego, nie? Jakby okej. Niech będzie. Beka, że jeszcze tego Acid Gata nie wylosowaliśmy. Tak, tu jest podobna wersja w skrzynce Acid Gata. Uncle Gal. Wujek Gal. To dobre to jest. To jest wujek Gal. Bo w skrzynce jest ten Acid Gat, nie? Znowu KSG. Wiecie, wersja Blundergata, tylko taka kwasowa. Ten kto pamięta, to pamięta. Dobra, zębiaczki, runda 22, let's go! Okej, odpalimy stelega, jak widać jest to muza z Blood of the Dead zremasterowana. Where are we going? Także tutaj jakby ja to wytnę, bo inaczej jest copyrighted, także widzimy się jak muza się skończy.
Ale ci, że nie słyszeli, niech sobie odpalę trailer Mob of the Dead, Black Ops 4, sorry, Blood of the Dead, oryginalny song, soundtrack. Where are we going? Czyli gdzie idziemy? Dokąd? Zmierzamy. Jest! Mamy, mamy go! Blundergat! Oh shit! Nie! Ale chyba wziąłem Blundergata, tylko że zginęłem. Dobra, ogólnie, wow, padliśmy, ale mamy, mamy Blundergata. Daj mi szybko quick revive'a. Panie, trzeci zgon. Nie, drugi, nie, nie, nie mam pojęcia. Ale mamy, mamy go. Ladies and gentlemen, oh shit, on jest słaby generalnie, bo ma dwa pociski, nie, jeden, sorry, ma tylko jeden pocisk. I trzeba przeładować, lecz ogólnie zabija na strzała. Moim zdaniem najlepsza wersja tej broni. Tak, kupuję spitkole przed Jaggerem, bo jakby nie mam czasu tam iść i ryzyko, że tam zginę jak pójdę. Teraz to można, patrzcie. To nawet jest przed ulepszeniem, obviously, ulepszeniem jest 100 razy lepsze. Podobno można mieć asy w gata, nie wiem jak, bo normalnie trzeba, wiecie, zrobić easter egga, jak i w Black Ops 2, jak i w Black Ops 4 w tej wersji zremasterowanej. Lecz tak, Blundergat jest to Wonder Weapon. Jakby pojawił się tylko w Black Ops 2 i 4, czego zajebiście. Black Ops 4 moim zdaniem ma najlepszą wersję Magma Gat, czyli powiedzmy magmę, czyli taką wersję ogniową, tak? Ognistą. Kwasowy był słaby w Black Ops 4, ale w Black Ops oczywiście 2 najlepszy, to był jakby wersja, no bo była tylko w sumie jedyna, był zwykły oraz były kwasowy, co nie? Więc które wam zaraz wam w sumie zaprezentuję, jak ta broń wygląda, gdy jest ulepszona. Okej, okay, żeby tutaj zombiaki nie biegły z tej strony, bo zginę, jak zgon będzie. Okej, okay, zdążę. Dobra, zaraz będziemy mieli 5000. Czy postaram się kupić double tapa, żeby w ogóle to zabijało na strzała. Gdzieś zbierzemy hajs i będzie. A pójdę sobie dalej na strzała, zabijacz, tańcz kobra. Uderzenie kobry. Runda 25, moi drodzy, powoli będziemy koczyli. Tak jest, double tapa, ulepszymy Wonder Weapon. Ciekawe, chyba że się zmieni w wersję kwasową. Teraz jestem ciekaw, czy kamo się nałoży na tą broń. Ale ta broń naprawdę, Blundergat, piękna. Zakładam, że po ulepszeniu się nazywa tak jak powinno, czyli Sweeper? Jakoś tak, nie? Sweeper. Nie pamiętam tego do końca. Lecz ogólnie ostatnia tutaj runda. I będziemy mieli 25. Pyk, o się, tam muszę właśnie tarczę wziąć. Bo tarcza spektralna nas uchroni. A właśnie, bo to jest tarcza spektralna, to jest Black Ops 4 tarcza w takim razie, tak? Pytanie, czy można jej użyć tak samo jak w Black Ops 4? Nie, nie można, okej. Chciałem, że można, bo normalnie w Black Ops 4 mogę się widzieć widmo, nie? Jak używałeś tą tarczę. Ogólnie nie mam takiej broni żadnej, która daje nam punkty, co jest trochę słabe. Mamy, wiadomo, shotgun taki pseudo, Wonder Weaponowy oraz mamy pistolet, który także zabija na strzała. Nie wiem do której rundy, ale zakładam, że tak do 50. Na ludzie sobie daje radę. Także super cool. Mamy 5k, problem jest taki, że nie mamy małp, żeby zombiaki odciągnąć. Więc albo zbierzemy hordę, albo poczekamy do końca dosłownie rundy. I zobaczymy, zobaczymy sobie co będzie, co i jak. Widzę, że to Brutus się respi tak co 9 rund, 8-9, no jakoś tak. Okej. No dobra. Chyba powoli końcówka rundy. Ten dźwięk tej broni, kozak. Okej. Pyk, dobra, przeładowanie szybkie. Szybkie spakapanczowanie. Proszę bardzo. Tensy za moim rewolwerem. I mamy The Sweeper. Dwa strzały, 120 w tym. I dosłownie zawsze zabija na strzała. Nie wiem jak tutaj zdobyć magmega, w sensie nie magmę, tylko tą kwasową wersję. Bo niby jest isterek, ale szczerze nie mam pojęcia jak. Gdzie? Nie wiem, jakby zwykle trzeba znaleźć części, co nie? Do kwasu. Ale nie mam pojęcia gdzie. Ma taką moc. Zabija chyba nawet Brutusa na strzała. Masakra, ta broń jest naprawdę potężna, lecz nie wiem. Jeżeli wiecie jak, zagrajcie, dajcie znać, zobaczcie. Bo ja nie wiem jak ulepszyć wersję tą kwasową. Wersja kwasowa jest fajna, bo ona odciąga zombie, dosłownie strzelacie w ziemię. Wszystkie zombie biegną za kwasem, co jest zarąbiste, nie? Tak czy inaczej mamy Wonder Weapon tej mapy. Jeszcze w skrzynce jest Raygun Mark II, z czego no zakładam jest bardzo trudno go wylosować, jak to zwykle Raygun Mark II bardzo według większości i chulba na broń, jakby jeśli chodzi o Raygany. Wszystkie wersje. Ale no, moja ulubiona wersja była Mark w sumie, no sporo, ale Mark 3 było blisko moim sercu, mimo że było słabe. Bardzo słabe, Mark 3 był bardzo słaby, ale no mój ulubiony taki, wiecie, design jakby tej broni i w ogóle, nie? Tak czy inaczej, moi drodzy, przetrwałem 25 rund, z czego pewnie gdybym się postarał, bym dał radę nawet 100 rund przetrwać. Problem jest taki, żeby to trwało około, nie wiem, 10 godzin, także super cool generalnie. 10 na 10 tutaj rooftop survival, sorry, nie rooftop, tylko bridge survival.
polecam dla każdego. Postaram się, jak już mówiłem, umieścić link w opisie. Tak czy inaczej, jeżeli wam się podobało, dajcie znać, nagramy więcej. Przede wszystkim będziemy robili klasyczne easteregi, klasycznych, zajebistych map. Oczywiście tutaj od społeczności zombies, jak i tutaj oficjalnych map, easteregów i tak dalej. Także jeżeli wam się spodobało, zawsze łapkę w górę, bardzo mi dużo pomoże. No i co, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie powiększyć nam tutaj numer na kanale, no to zapraszam do subskrypcji. Tak czy inaczej, to byłem tyle, ja się żegnam. Normalnie jeszcze zobaczymy end screen, czy jest w ogóle tak samo, jak jest na Black Ops. A no tak, próbuję się zabić granatem, a nie mogę. Byłem PhD i mogę dosłownie wylecieć jak kabum, normalnie mogę wylecieć z granatem. Dobra, będę więc musiał się zabić, aby zakończyć grę naszą. Także boom, szybki zgon. Tak jest, mamy klasyczne mustangi. Zali, jak leżymy, to w ogóle proszę, mamy menu Black Ops 2, co jest chore, nie? Jakby taki samo, identyko. Identyko. Proszę bardzo. I widzimy się w kolejnym kole Mop the Dead. Muzyki chyba nie ma, bo wyciszyłem, bo nieważne, wiecie, jaka byłaby muza podczas końca ekranu, prawda? 20 rund, 28 minut, 38 minut przetrwane podczas tutaj całej gry. Ten loading screen też w ogóle moim zdaniem bardzo fajny, podoba mi się. Jeszcze dla was pokażę oczywiście tutaj końcowy ekran. Tak, mamy muzykę z Blood of the Dead końcową. Także bardzo moim zdaniem, bardzo jeszcze widzimy, jak Quick Revive spadł. Także dzięki za obejrzenie, jak to zwykle. Życzę wam miłego dnia i co? Na razie, Makler out.